No to startujemy z drogą wężową. Znowu ucieka ze sprzętem? No to chyba jakiś węż na końcu będzie, co? Powolne kasyno. Dobra, lądujemy. Kasyno, co tu może być za bocik? Jaka będzie tematyka? Ale no, ostatnio było pięknie, co? Chociaż teraz widzę, że jeszcze bardziej rozkręcają imprezę. Chyba nic tam nie było na start. Aha! Aha, dobra! No to ładnie! Ale myślałem, że zginę, jak mnie uderzy. Ja cię kręcę. Co to jest za powierzchnia? Czy tam nie było żadnego bota ani puzzla? Halo, halo! Wypadek! Trzeba to zgłosić szybko. Patrzcie tego! Panie, nie denerwuj się. Uratujemy. Nie no, przepiękne. Dobra. W głowie się nie mieści, mi się kojarzy. Oglądaliście? Dwójeczkę? Co to jest? Halo, jestem w VR-ze? Co robię? R2. What? Spowolnienie czasu. Dobra, i tu jest odświeżenie. Dobra, spowalniam. Ale jazda, nie? O, delfiny. To może na takiego delfina by można wskoczyć, nie? Patrzcie. Oj, tutaj do góry. No i jest bocik. Ale super mechanika. Ha, 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 dobre. Dobre. No i mamy złoty, to go można tak wyrzucać. Piu. Mamy złoty statek kosmiczny. Na pewno bym chciał. Aha, patrzcie. No, bo to się tak obniżało, nie? Co? O. Ciekawe na ile czasu. Ja to bym musiał trafić. Dobra, ja cię kręcę, niesamowite. No i oczywiście nowa kraina musi być nowy gadżet, nie? Kreatywność level. Level milion. No i można zrobić przyjemną gierę z mnóstwem aktywności. Zaangażować graczy. Pewnie, że się da. Żeby cały czas coś się zmieniało. Ciekawe. O, bo tam pod górę, to nam się udało na tych delfinach, tu pewnie też by się dało, nie? Na tym. Może to będzie trzeba w ostatnim momencie przyciskać. O, tu mogę ich tak zrobić. Dobra, wszystko? Ciekawe, czy do wody mogę wejść? Niby mogę. Ale nie za bardzo. Nic tam się nie dzieje. Dobra, idziemy. A ty, larwo? Otwieramy kasyno, witam serdecznie. What? Ale patrzcie, jaka fizyka, nie? Tej płachty. Oczywiście muzyka też dostosowana. Trochę można dostać oczopląsu, ale nie jest źle. Tu się jakoś odpala, czy co? Ciekawe, bo tu by można na górę wejść, nie? Trzeba na górę wejść, tylko... A! Ale co, tu przyleci ten... I to jest dziwne. Patrzcie. Ten jakby do góry szedł, ale...
What? Ciekawe, co z tym zrobić. Jeszcze nie mam pojęcia. No, tu są jakieś takie żetony. A, może to trzeba wyrzucić. Co to za świnka? Slowmo. Świnki są nielimitowane? Jeszcze nie wiem. A, może coś tutaj trzeba położyć? Właśnie. Co zrobiłem? Aha. Checkpointa, nie? Może coś tu trzeba układać? Jeden żetonik tu. Drugi tu. Dobra, spróbujemy dwie odpalić. Okej. Ciężko powiedzieć, o co chodzi, ale... rozwikłamy tajemnicę. No nie wierzę. W ostatniej sekundzie się odpalił. Dobra, dawaj jeszcze raz. Pyk. Pyk, pyk. I co my mamy dalej? Nic się tu nie dzieje, chyba że... to jest jakiś bocik? No powiem wam, że tutaj to jest... dziwna sprawa. Aha, i wychodzą takie. Tam jest bocik. Tak, tam jest bocik. Tak, czyli jego będę musiał wyrzucić. A tu co mamy? No tak, muszę go jakoś... muszę go jakoś złapać. Tak, i tu wychodzą przeciwnicy. Dobra, to muszę tego bota. To na którym on jest? Na tym niebieskim. Dobra, wyszedł? Czy zakleszczył się? Nie, zakleszczył. Dawaj teraz. O, ekstra, ja się kręcę. Nie ma lekko z ratowaniem botów teraz. Ju, dobra, mamy drugiego. No to już rozumiem, a czy tu coś jest? Nie za bardzo. A w tej maszynie? O, tam jest do góry ten. A w tej? To jak się dostać na tą maszynę, to jeszcze nie wiem. Dobra, lecimy dalej. What? Co tu się wyprawia, ludzie? Ale gdzie tu puzelki teraz są, nie? Dobra, to lecimy tak. No pierwszy strzał to w ogóle jest... To w ogóle jest ciężko za pierwszym razem to ogarnąć. Ja się rozglądam za puzelkami. No tam jest na pewno... nie, no tu muszę wejść jakoś. Tylko jak? Może te wszystkie coiny jakoś trzeba ogarnąć. Nie no, nie widzę opcji. Dobra, będziemy później powtarzać. Na razie to trzeba przejść, bo tu jakieś jaja się robią. Właśnie tego. Totalne jaja się robią z tej... z tej giery. Tam trzeba się dostać, no... tam niby są tylko coiny, ale... tam jest na pewno... a tu co się dzieje? Dobra, mamy bota. Nie widzę żadnych puzli, nie? Jest problem. A czy tutaj mamy sekretny? Nie mamy sekretnego. Okej. No to nie wiem, czy to jest na czas? Nie. Biedrona jest. Nie, no nie wierzę.
Biedrona może tu polecieć. No nie widzę puzelka, to będzie do poprawy. Zdecydowanie. Tu, na razie to ja mam oczopląs jakiś. Oczopląs totalny. Dobra, wjeżdżam. To takie slow-mo? Tu co się dzieje? Aha, tu mamy platformy. Co? Nie no, ja w szoku. Ja w totalnym szoku, ale tam się muszę dostać. To ciekawe jak. Przejdę tu jakoś? Witam, witam. O, dobra, jest to. Kim jesteś? O! Sly Cooper. Ciu-ciu! Pręgonowy złodziej. Dobra. Tak, Sly Cooper. To mega. No, to teraz w sumie pasuje, nie? No, Sly tutaj bardzo pasuje, żeby coś zahachmęcić. No, tylko na razie nie mamy... Na pewno jakiś puzelek już mi padł. O, tu jest. Zobaczymy, który mi jeszcze brakuje, bo to będzie drugi. No, to będzie drugi. To było czuć. Gdzieś pierwszego muszę sobie później znaleźć, ale to, spokojnie. Najpierw przejdziemy etap. No to ja to byłem w szoku. Ale to jest taki, powiem wam, że jest totalny szok. Właściwie na początku, jak wchodzimy na taki etap, to tu się wyprawia, nie? To będzie trzeba poczekać, aż oni mi karty rozdadzą. Dobra, ten jest zniszczony, a ten? A, to wystarczy, dobra. Kolejny etap, ja cię kręcę. Nie no, gra jest wybitna. Powiem wam, że jeśli jakakolwiek gra by miała dostać dychę w tym roku, no to tylko Astro, nie? Chociaż Final jest dla mnie grą roku i to raczej się nie zmieni, no to tam dychy bym zdecydowanie nie dał, tak z 8,5 max. Ale Astro ma potencjał na dychę. Taką obiektywną dychę to ta. W platformerach. Tylko ciekawe, o co tu chodzi. O, właśnie. Dobra. Powiem wam, że właśnie jako platformer i wykorzystujący takie możliwości pada, to jest sztos. Tak zmieniający konwencje co chwilę, mechaniki. No, jest, albo 9,5, albo dycha, nie? Co tu się dzieje? Proszę bardzo, tam muszę kogoś uwolnić, tak? Witam, witam. Oj, to jednego bota ominąłem. Ale może być jeszcze tutaj, nie? Tylko czy coś mnie tutaj może uderzyć? Bo nie widzę za bardzo możliwości. Nie widzę tu problemu w tym etapie. Chyba go nie ma. Po prostu jest na ratowanie bota. Dobra, spoko. Ale fajna jest tekstura tego. Okej, no to jeden bocik jakiś taki zwykły. Tam jest do góry? Tak, tam jest do góry, widzę go. No to ja tam byłem wcześniej, czy później tam będę? Bo tam jest na bank. Nie wiem, jak oni go liczą. Ale ja go widzę, tylko nie wiem, kiedy ja tam podejdę. No bo jest na pewno tam. To jak się tam dostać? Dobra. Aha, to jeszcze trzeba trafić. To i tak będę to powtarzał, to jest szok. Pierwsza taka
Powiem wam, że poza tym sekretnym to pierwsza taka hardkorowa plansza. Aha. No to bym musiał wejść na tą, na tego darta. Wejść sobie tu. No nie. Tutaj nie jeszcze, poczekaj, poczekaj. To tu puzelek nie jest. Nie, tu puzelek nie jest. Ja się muszę tam dostać. A, to na tego darta. A patrzcie, tu jeszcze trzeba przeskoczyć to. No. Nie za szybko. Nie no, szok. Totalny szok. No nie, wszyscy z tymi igłami? Czy on może mnie tymi kartami rozwalić? Może, tak, przeciął mnie. Ale jaja. No to widzę, że to będzie, gruba impreza ta giera. Oczywiście w zbieractwo wszystkiego, bo takie przejście etapu to jeszcze nie jest takie hardkorowe, ale zbieranie wszystkiego, zwłaszcza na pierwszy raz, to nie będzie takie łatwe. Ciekawe, czy on mi się do czegoś przyda. Czy lepiej go pokonać? Może go pokonam. Dobra, idziemy tu. Na drabkę, bo tu jest na pewno... O, jest. A to jest z persony? Z czego? Nieuchwytny złodziej. To jednego bota mi zabrakło. Gdzie on by mógł być? Dobra, wrócimy się. Wrócimy się. Będzie ciekawie. O nie, serio? No nie, no nawet nie patrzyłem, czy on ma te kolce. Ale jaja. My tu się skupiamy, żeby w ogóle przejść to. O, teraz będzie chyba idealnie, co? Dobra. Oni tu na kolcach czekali. Oj. Tak jest. Koiny się sypią. Czy tu nie będzie puzelka? A. Albo tu jakiegoś puzelka, tam na górze pewnie będzie. Dobra, to trzeba rozpykać. I tu na bank będą jakieś ciekawe przejścia, o tam. Właśnie tam. Gdzie mnie wyrzuca? Tu mnie wyrzuca. Nie, to nic nie da, muszą być platformy. Też nie. O, dawaj teraz. Ziup. Elegancio. A to się mocno przechyla po prostu, tak? Tam byliśmy, dobra. No to duże już te etapy są. Hmm. Jeszcze jeden puzelek i... No jeden będzie na początku na pewno. Tam jeszcze są małe wysepki. Tu już jest koniec, nie? Fajne, fajne, naprawdę fajne. A wy co robicie? Może tu będzie gdzieś? Myślę, że w tych coinach i w tych... początkowych maszynach coś może być. Ale rozbity. Dobra, ale ukończymy sobie, bo i tak jest do powtórki. Bardzo ciekawy etap, bardzo ciekawy, już taki nie od razu prosty, żeby zrobić stówkę, nie? O, o ten omamił mnie.
Dobra, to się widzimy teraz i robimy go na 100%, nie? Wiadomo, taka jest kolejność. A później sekrety i żebyśmy od razu mieli całe etapy zrobione na stówkę. O, dwa dostępne, jakieś małpy. A czy tutaj jeszcze są jakieś takie rzeczy? O, sprawdzimy to. To na pewno trzeba bardziej zniszczyć. Jest. Oj, to aha, to teraz mamy kółka. Otchłań zagubionych kółek. A to tylko odpalę. Tylko odpalę, bo to jest pewnie takie przejście, nie? No to teraz będzie ostra jazda na kółkach. Tak, bo cztery plansze powinny być. Tu? Fajne są te trójkąty, kółka, kwadraty, krzyżyki. No i teraz mamy cztery kółka. To są dosyć trudne wyzwania, wam powiem. Na trójkątach było srogo, ale bardzo ładnie jest ta gra tak strukturalnie podzielona. Bardzo ładnie. Mega, wszystko jest w porządku. Wszystko w obrębie PlayStation, kolory. Super, mega. Dobra, to tutaj robimy stówkę i się widzimy. Pewnie przy puzzlu albo bocie, ale raczej puzzle pierwszy. Dobra, jestem, proszę państwa. I tutaj zobaczcie, że jest jeden puzelek od razu. I ciekawostka, jak zdobędziemy sobie tutaj złoto. Tak, jak tutaj sobie zdobędziemy złoto i klikniemy, to lecą pieniążki. Mega sprawa. Ciekawe, jakbym we wszystkich to zrobił, bo tu się zatrzymuje, nie? Dobra. No. No to będzie ciekawostka. I tu mam jeszcze jedno. A, nie weszło. Ale spróbujemy, co? Dawaj. A, czas rozbić bank. Patrzcie, osiągnięcie jest, ale jazda. Dobra, jak ktoś zbiera te trofki, to spoko. Ja akurat nie zbieram za bardzo. Ale coś tam przy okazji wpadnie, bo stówkę tutaj zrobię. Na pewno w Astro, nie? To sobie damy tak. I to jest tutaj do góry, nie? Tak, to jest tutaj. Dobra, to się widzimy na kolejnym. Ale powiem wam, że no ten nie był ukryty, ale kolejne są mega ukryte. To wam od razu powiem, że jest grubo. Okej, jesteśmy w tym miejscu i tutaj na dół trzeba było zejść, patrzcie. Jest bocik, jest bocik. To już mam wszystkie boty, czyli został nam jeszcze jeden puzelek, nie? Ciu! Dobra, jeden puzelek jeszcze został, to się widzimy. Tak, a ostatni puzelek jest chyba tutaj. Ziu? Tak. Ostatni puzelek jest tutaj. Już przy końcu prawie. Tu trzeba wejść jeszcze jakoś na górę. Bo to musi się ładnie zsynchronizować. A, tutaj nie wejdę. Ale jazda. Dobra, teraz będzie git. I tu mamy ostatni puzelek. No i jest stówka, nie? Czyli tu można już opuścić planetę. Tak, bo mamy stówkę i to powinno się zaliczać. Nie trzeba do końca też lecieć, także dzięki za info. I to się po prostu zalicza, jak już mamy wszystko zdobyte. Tak samo można robić z sekretnym, nie? Zdobywać sekret, iść do niego. Albo sobie lecieć dalej, to już zobaczymy. To teraz tak, ten by był spoko. Uwolnić wielkiego brata. Ten też ma sekret. Dobra, to dawaj tego. Będzie bot. Ogromny, może być bosik, nie? Let's go. Oj, czy coś tu... Coś tu widzę? Chyba nie. Nie, dobra, mamy ten parasol. Jak w jedynce, znaczy w dwójce, ale Astro Playroom.
Nie mam już tej umiejętności, aż dziwnie. Aż dziwnie, jak teraz się tak grało. Dobra, i tu będą też różne boty. Ten jest. A ten? Zostaw go! To jest jako pierwszy? Tak, jako pierwszy. O, tutaj też ktoś jest. Ale patrzcie, taka otwarta lokacja, nie? To może być ciężko właśnie wszystko zdobyć, bo możemy coś pominąć, bo to nie jest tak po kolei. Ciekawe. Co ty robisz? Aha, dobra, może na razie nie będę go uwalniał. Na razie sobie może po tej wyspie pochodzimy. Nie, dobra, dobra, na razie nie. Idę uwolnić wszystkie boty, które mamy teraz dostępne, tak spokojnie. A, to jest ten. Ziup. O, bo tam się leci już do niego. Chociaż to może mi otworzyć później kolejne wrota, nie? Ale to zobaczymy. Na razie chociaż tego uwolnimy. jak go gonią. Dawaj sznureczek. A, no i teraz zobaczcie, że ten sznureczek będzie mnie po różnych obszarach tutaj pewnie wrzucał. Uuu. Tak coś czułem, tak coś czułem. Dobra, czyli zaczynamy. Widzimy się tam do góry. No chodźcie, chodźcie. Najpierw tych, żeby spokojnie tutaj powalczyć. Okej. Kurde, ale ten brat jak się obudzi, to może być grubo. Kogo my tu mamy w ogóle? Zaklinacz bestii. Gdy dorośnie, będzie miał do opowiedzenia niesamowitą historię. The Last Guardian pewnie. Tak, to będzie The Last Guardian. To tak, można sobie przejść tam. Tam jeszcze jest góra, nie? Spróbujemy tu. Na tym patyku. O, tu mnie wrzuci. Ale to jest piękne, jak to się... Jak to się niszczy. Witam serdecznie. Aha, to pewnie też. Tak, stąpasz po kruchym lodzie. Astrobociku. A, i to jest... To jest kolejna niszczarka. Czy czegoś tu nie ma? Ciekawe, co się stanie, jak właśnie go uwolnię. Czy ten etap tu zniknie? Jeszcze tam bym chciał. Aha, i na dole coś jest. Tu może być w sumie puzelek. Jest. Elegancko. No to gra. A i teraz się stąd wydostać. Dobra, tu jest. Ziub, wracamy. To już było. O, ten strzela piorunami. To chyba tylko tak krąży, nie? Serio? Co tu się wyprawia? Aha, ja żyję? No nie wierzę, ja żyję. Dobra, tego tu się w ogóle nie spodziewałem. Że ja to przeżyję. Nie, to już była ostatnia rzecz, którą bym pomyślał. Ale myślałem, że się złapię. I po tej wodzie nawet można chodzić. Patrzcie, jaka jazda. No i niestety ten brzuch ci teraz uwolni, ale chyba wszystko, co na tej mapie. No to ja ci teraz uwolnię ten brzuch. A nie, tutaj, tylko ta ręka została. Brzuch ci uwolniłem już. To jest oczywiście Guardian. I wstaje.
Ale się odświeżyło. O, tam jest wejście. What? Teraz jest inna kraina. Dobra, tam może być sekret, ale... Czy teraz są inne boty do znalezienia? Tu mamy trzy. Ja bym chciał się dostać tam na pewno. No najpierw się tu wkręcę, tu będzie sekret pewnie. Na lokacji? Nie. Bocik. Bocik taki. Kurczę, ciężko powiedzieć w ogóle, gdzie ja mam tu iść. Dobra, idę szukać dalej. Teraz będzie jakiś... jakiś specjalny potrzebny. Jaja. Jest nutka. A tam już się nic nie da zrobić? Przecież tam jest taka kraina, nie? Patrzcie, tutaj. Jak się tam dostać? Nie mam pojęcia. No ale chciałbym, tam bym chciał. Dobra, no to tu chyba tyle na razie. Nic więcej nie widzę. Dobra, idziemy. Gdzieś jest jeszcze taki unikatowy, ale... Zobaczymy. Co ty masz dla mnie? A, czyli on chce teraz już iść. No tamto mnie zastanawia. Dobra, spróbuję tam jeszcze jakoś wejść. To się zaraz widzimy. Bo to by nie było już do powtórki. Jak tam jest bot. Nie no, to musi być jakiś sposób. Albo tutaj coś. Ej, co? Patrzcie, tutaj jest trampolina. Dobra, to mamy. Easy. Czyli musimy rozwalać jeszcze te. Ej, to serio? Tu są trampoliny pod tym? Tu też jest trampolina. Patrzcie, pyk. Ale mega. To też jest Guardiana, nie? Śpiąca dziewczyna. Dobra, dobra, to co? Jeszcze jeden bocik? A nie, tu jest ratunek. Dobra, no to mamy chyba wszystko. Mamy chyba wszystko na razie, później będzie specjalny. Chociaż jeszcze... Co tu jeszcze może być? Tu się coś odkryło, nie? Może tu jest sekret? Ale to woda A, tu jest taki. Ale ta woda... What? To by był sekret? Ale ta woda przepięknie wygląda. Ej, może tu być sekret, bo ja stąd przyleciałem, nie? Ej, patrzcie, on może tutaj napiorunować to. No dobra, tu będzie jak nic sekret. Dobra. No i plansza. To wchodzimy tu? Dobra, ale ja tu nie muszę wchodzić, nie? A ciekawe, czy mi się to odkryje. No nie, czyli muszę to odpalić. Dobra. To odpalamy, dobra, to odpalamy. Przynajmniej mamy taki etap teraz. Elegancko. No to piąty etap sekretny, żebyście wiedzieli, gdzie są. A później je będziemy robić. A, czyli to jest ten drugi. To pierwszy będzie tamten. Dobra, to wracamy na level. To szybciutko. Szybciutko tam się to robi. 2 sekundy. To taki sekret, to ja rozumiem. Dobra, wszystko się już teraz ładnie świeci. Słoneczko wyszło. No i jest obrońca. No i zobaczymy teraz, bo teraz mamy jeszcze trzy postacie, tak? Wow, ale świetnie po nim chodzi.
To czuć ten metal. Witam, witam. O! A któż to? Ciup, ciup! Dobra, same guardiany. Co tam, na szyi jeszcze albo coś poniżej? Na rdzeniu? Na początku sobie bez tego ptaka jeszcze gramy, ale... Jak już by się nie dało, to wtedy ptaka. No, chyba tu jest git. A, tu jest git. Pewnie w jakimś zakamarku będzie. Jeszcze zostało dwóch zwykłych. Ale to jest bossik ogólnie? Chyba nie, nie? Oj, tu by trzeba... Tu jest, tak. Już mnie nauczyli, że muszę to rozwalać całe. Tak, w takich ukrytych to może być. Ale się trzymają. No, wylecieli. Elegancko. Panie, jeszcze nie kończ, nie? Mamy ostatniego. To zbieranie na stówkę to jest naprawdę ciekawe. Jest naprawdę ciekawe. Trzeba się mega rozglądać. Dobra, tu jest. To miło. Miło, że widzę. Nie jestem jeszcze aż tak ślepy, nie jest źle. Oj. Czy to mnie zeżre? Dobra, mamy stówę. Nie zeżarło. Ziu. Elegancko, bardzo ładna. Oj. Będzie bossik mini. Albo nie, albo nam pomoże. Ekstra. Jest złoto. The Last Guardian. Oj. Dzięki. Dzięki. Dzięki mistrzu. To teraz tak. Musimy sobie zrobić... Mamy dwa dostępne, tak? Tam już 120 botów. No i jest stówka. To co? Robimy teraz... Łaźniowe starcie? Czy w pułapce czasu? Dobra, dawaj w pułapce czasu. No zobaczymy, co to za pułapka czasu, nie? Kolejny etap. W trzecim rozdziale. Oj, tu to będzie journey. To będzie journey jak nic. No, jest już wąż. Ale etap. Cię kręcę. Albo Prince of Persia. Co? Tak się przechodzi po prostu? Ja cię kręcę mega. No co robisz? Psujesz mi zabawki? Kurczak! O kurcze. Co robi kurczak? Jajko znosi? R2. No to mieliśmy piesia, teraz mamy kurczaka w górę. Mega. Będzie high ground. What? Aż tak? To będzie ciężko. O nie, dobra, piaski mnie jedzą. To będzie ciężko tutaj, powiem wam, trafić, tak. Tu będzie ciężko trafić w te elementy. Bo bardzo... Bardzo jest taki chaotyczny ten... Ten plecak, ale spróbujemy. Chociaż tutaj to on nie doleci. No, bardzo ciężko będzie. Dobra, elegancko. Teraz idzie. No, to można w sumie w ten sposób, ale chciałem spróbować sobie... No tu co się dzieje? Możemy sobie przechodzić na to? Tu też coś masz?
Ciekawe. Dobra, niekiedy można mocniej przytrzymać, niekiedy lżej. Oj, ten jest nowy. Chyba bym musiał go wyrzucić w powietrze, nie? No. Ciężko powiedzieć, jak go zniszczyć. Nie mam jeszcze pomysłu. Ale jazda, nie? O, jest ten. Wariat. Wariat z gitarą. Tu co robię? Muszę się wystrzelić, tak? Ja ci kręcę. Coś może być pod tym? Ale muza jest przefantastiko. No nie wiem, co ta śrubeczka robi, ale może być ważna. Mogą być jeszcze takie szczeliny w różnych miejscach z piaskiem, o. Gdzieś muszą być na pewno puzelki, nie? O, na przykład tu. O, tu jest coś zablokowane. O, witam! Czy ty jesteś pierwszym botem? O dziwo, tak. Ale tu będzie poukrywane. Ojeju. Tu będzie mega poukrywane. Tak, to może być puzel. Nie. Tu musimy najpierw zbadać, jak wygląda właśnie zdobywanie sekretów na danym etapie, nie? Bo to są różne zależności niekiedy. W tym kasynie to były naprawdę jaja. Ale jest świetna muza. Ale zresztą w każdym etapie pasuje. Okay. Jest węż. A i teraz muszę go złapać. Ha, to może tam też była jakaś wajcha u niego. To był jedyny przeciwnik, którego nie mogłem zniszczyć. Tak, o. To tyle. Gdzieś puzelek na pewno był. Na tym etapie musiał być. O, kurde. Taki Aladdin, Prince of Persia. Coś tu się wylało. Korek! Wow! Korek wybity. To było dobre. Nie? O, mamy ten. Gdzie mi się to przyda? A, ciężko powiedzieć, ale chyba tam. Czyli bym musiał podlecieć. Dobra, mam pomysł. Mam pomysł. Tu jest sekret, czy co? Tam jest bocik. Halo, muszę cię uratować. No nie! Sparzył mnie węż. A, to jeszcze raz muszę. Wężu, obudź się. Dobra, wstał. Tak, bo ja go muszę tak wykurzyć. Tu się dziura zrobi, nie? Tak, dziura. Ale jaja. Ile tu jest sekretów? To tam... What? Nie chciałem aż tak, ja chcę tutaj. Ciekawe, jak tych uwolnić. Albo to są jakieś połączone, nie? Naczynia. Dawaj chmurkę. Tak jest. Dobra, tu jest puzelek jeden.
rozbite. Ale jazda. Dobra, tu wybiło szambo. Ciekawe jak tamto, nie? Odbębnić. Nie mam pojęcia, ale muszę się tu zastanowić, zatrzymać. No tu będzie wejście, dobra. To easy. To easy, jednak trzeba trochę z boku jeszcze czasami. Ej, kto to jest? Marzyciel? Kurde, chyba nie wiem. Chyba nie wiem. To jest żarnej postać? Ciekawe, czy tu jest jakieś wyjście. O, otwieramy klatkę. A jeden puzelek był na tym pierwszym etapie, dobra. Nie wiem, czy się tam nie wrócić czasem. Gdzie my jesteśmy? Ale nie, dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, proszę państwa. O, tu można tak zrobić. Sprytnie. No, w sumie, bo my nie zdążymy zaatakować. Tak. What? Ty się dobrze czujesz, panie? Jaki Aladdin. Kurde, wszędzie takie światełko. Ale mega etap. Dobra, bronisz Mordoru, to broń. Nie wiadomo, co się stało. Okej, okay, zdążymy. Okej. Okay. O, cześć bocik. Cześć bocik. Dobra, jesteś kolejny. Mega. Najwyżej sobie tam jeden tylko z początku zbierzemy. Bo tu nie ma sekretu, nie ma. Bez sekretu też... też nie trzeba powtarzać później. Wow. Nie, no serio? To jest czysta radocha. To jest śrubeczki. Czy w sumie takie kamienie złote? To jest złoto. No dawaj. Dobra, mamy przejście. Ale tam coś będzie, dobra, tam coś będzie fajnego. O, fajny jest ten. Tak, ten etap jest niezły. Z tymi dźwigniami. Okej, okay, bocik tam jest? O, dobra, mamy Journey, no i... elegancko, elegancko. Pustynny wędrowiec, to ten też jest chyba z Journey. Ale piękny ten węż. To jest taka tematyczna... pod bossa już lokacja. Ale jakie mamy tutaj możliwości, nie? Zobaczcie, że można podlecieć i jeszcze użyć sobie kurczaka. O! O! A ten? Okej, to jest jakieś przejście dalej. Ha, chociaż nie jestem pewien. Dobra, już jestem. Jestem pewien. Najlepiej sobie sprawdzić chociaż tak troszkę dalej, nie? Niekiedy was tak wkręci, przecież taka wkrętka była w jednym
etapie chyba w tych grzybkach i przenosiła nas dalej. I nie było już powrotu nawet, nie? Także no niekiedy trzeba uważać, ale zawsze można powtórzyć. My sobie tylko początek powtórzymy. To jest czasowe, czy nie? Nie. A, jest chyba. Tak, jest. Chciałem skoczyć teraz, ale nie. Jest czasowe, tak? Coś czułem. Za dobrze by było. To już nie te etapy. To już nie te etapy, żeby... To wszystko było tak gładko. Tam się to zapada, czy nie? Bo jest puzelek. No nie, nie zapada się. Ale bota chyba nie było, co? Nie, oby robili po prostu jedną rzecz w danej obszarze, bo jakby tak podwajali, to już za dużo. Ale jak tego dziada zniszczyć? A, on pewnie na mocny atak. O, tak. Śrubeczkę trzeba wykręcić, no tak. O! Patrzcie, jakie sprytne. Fajne. A ten też jest niezły, ta śrubeczka. On jest na mocny atak. I trzeba ją wykręcić, niesamowite. Jaka fizyka. Ej, serio? Ugrzązł. Dobra, czekaj, czekaj. O, mamy poteczka z kurczakami. Git. Gituwa, gituwa. Tu nie ma jakiejś bocznej. Dobra, zrobiłem już hardkorowo, ale mogła być tylko opcja, żebym przeszedł w ten sposób, nie? To by było trudniej. To jest już czasówka, tak? Ale jaja. Powiem wam, że grubo. Koniec? Wow! Ale sztos! To była podróż. Journey. Czyli co? Dwóch botów? Pod koniec gdzieś... Nie wiem, gdzie oni byli. Dwa boty pod koniec. Już nie ma powrotu. Dobra, to idziemy. No tu nawet nie wejdę. Dobra, ale ukończymy sobie etap. Jest do powtórki. Początkowy jakiś puzzle i dwa boty na koniec, ale bardzo fajna. Bardzo fajna plansza. No, dawaj, dawaj. Co mi, tu wyżałujesz? Pięknie, no to co? Jeszcze się widzimy tutaj, żeby to sprawdzić drugi raz. Może sobie wykupię za 200. Uuu, stówka i boss. Też fajnie, nie? Dobra, widzimy się na puzzlu. Dobra, zaczynamy od początku i tu trzeba włączyć speeda, żeby wiecie co, ogarnąć tego węża. Bo wąż ma puzzle. Tak, wąż ma puzzle, którego nie widziałem. I teraz widzimy się przy końcu, bo dwa ostatnie są na samym końcu dosłownie. Patrzcie, tu jest przedostatni. Jako Diglett. No to tego nie zauważyłem, bo tutaj patrzyłem w sumie na te krety, ale... Ale rzadko, w sumie nigdy się jeszcze tak nie pojawiał, więc fajnie, fajnie. No i teraz musimy już lecieć na górę.
Tak, to widzimy się na samej górze, bo tam normalnie przy ogłoszeniu wyników jest. To też niespodzianka, ale... Ale tam mamy jednego. A patrzcie, tu można w taki sposób... O, też ciekawe, nie? Dobra, tu w sumie już jestem. Myślałem, że to długo zajmie. I tutaj jest jeden. Tak, tutaj jest jeden majster. No tego też nie widziałem, ale spoko. Można przeoczyć, nie? Takiego. Chodź, chodź, chodź! Pyk. Wszyscy zadowoleni. Dobra, no to mamy tutaj, nie trzeba oczywiście tego już robić, ale byliśmy przy samym końcu, to jeszcze może stóweczkę dostanę. Będzie na jakiegoś bota, nie? No. Dobra. No patrzcie, jeszcze raz tą stówkę dają, nie? Czyli mamy na 20 kulek. Dobra, elegancko. No to teraz... Teraz myślę, że zrobimy sobie do końca i jeszcze te... Przed finałem sobie te dziobniemy, nie? Ale teraz łaźniowe starcie. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia.